związku z tym, że Uroczystością zaszczyciło nas olbrzymie grono wspaniałych gości, miłośników muzyki i sympatyków szkoły. Witamy wśród nas ekscelencję Janusza Stefanowskiego, biskupa. Beatę Drewniacką, reprezentującą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawujący nadzór nad placówkami artystycznymi jest reprezentowany przez pana Daniela Dramowicza, administratora regionu. Tradycją od wielu lat, zapoczątkowaną przez poprzednich dyrektorów szkoły, jest to, że młodzi muzycy, młodzi artyści bądź kandydaci na artystów dzielą się swoim talentem, dzielą się swoimi umiejętnościami, dzielą się tym, czego się tutaj nauczyli, z ludźmi. Pokażemy dzień dzisiejszy, to co jest w tej chwili w szkole, to co szkoła prezentuje w danym momencie, czyli taką migawkę z życia szkoły praktycznie. I zacytuję słowa znanego wszystkim zespołu Budka Suflera. A jeśli widać drugi brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie piąty bieg. Zapraszam na koncert, rozpoczyna Łomżyńska Orkiestra Tenta, a po występie prowadzenie koncertu przejmą pani Anna Kudowska i pan Mateusz.
Wspaniałej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży tradycją stały się wiosenne koncerty najmłodszych uczniów. Cieszą się one niesłabnącym powodzeniem i olbrzymim zainteresowaniem publiczności. Stałym elementem każdego koncertu są inscenizacje ruchowo-taneczne przygotowywane przez poszczególne klasy. Dziś wystąpi przed Państwem klasa druga cyklu sześcioletniego, a w ich wykonaniu obejrzymy taniec Abaszek do walca z baletu Kopreja Leo Delipe, którym autorką choreografii jest Joanna Tomkowska, a zespół przygotowała pani Dorota Dobrochowska.
Kwiatkowska uczy się grać na skrzypcach w klasie 6 Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. I nauczycielką jest pani Beata Starkiewicz. Inka zdobyła m.in. pierwsze miejsce na konkursie Młodego Skrzypka w Mławie i trzecią nagrodę w ogólnopolskim konkursie miniatur skrzypcowych w Warszawie. W jej wykonaniu usłyszymy Kujawiaka Henryka Wieniawskiego, a przy fortepianie Indze towarzyszyć będzie pani Irena Dobrzynowska. Thank you.
Kazimierskiej. Szkoła ma długą tradycję i wiele osiągnięć. Dość wspomnieć, że w latach 2004-2012 zespoły klarnetowe regularnie były finalistami przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Dzisiaj uczniowie pana Henryka Marszałka, Natalia Czaplicka z pierwszej klasy i Jakub Pałachowski z drugiej klasy, oboje reprezentujący Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia, wykonają dla nas Hevenu Shalom Aleichem ze zbioru Let's Klezmer. Natalii i Jakubowi akompaniuje pani Emilia Wydać. Zdobył na 5. ogólnopolskim konkursie akordeonowym zespołów kameralnych w Międzyrzeczu 3. miejsce, zaczął otrzymywać liczne propozycje koncertowe w kilku ościennych województwach, ale także za granicą, m.in. w Rosji, na Litwie i na Łotwie. Pan Stanisław Wyszkowski, prezes Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego, dnia 19 kwietnia 1985 roku powiedział: podkreślić należy, że obecność kwintetu w naszym województwie spełniała nie tylko rolę upowszechniania muzyki, ale także umożliwiła poznanie akordeonu jako instrumentu koncertowego. Dziś usłyszymy solistę Marcina Konopkę, ucznia klasy czwartej Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Marcin kilka tygodni temu w Tczewie zdobył 3. nagrodę na międzynarodowym konkursie akordeonowym.
wykona dla nas pierwszą część koncertu Zima z cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Marcin jest uczniem pani Wiesławy Staniszewskiej.
Stopniowi liczni niegdyś klasy fortepianu mogą mówić o dużym szczęściu. W tym roku uzyskali nareszcie możliwość gry na nowym fortepianie, dzięki któremu pojęcia takie jak jakość czy barwa dźwięku, kolorystyka przestały być dla nich abstrakcją i stały się możliwe do realizacji. Przedstawiciel klasy fortepianu, Rafał Bienias, laureat m.in. trzeciego miejsca w 5. konkursie wykonawczym utworów Witolda Lutosławskiego w Warszawie, uczeń pani Tatiany Baranowskiej, zagra taniec pajaca z cyklu Kącik Dziecięcy Claude'a Debussy. Wystąpi przed Państwem buzonista, uczeń klasy 4 z Państwowej Szkoły Muzycznej 2 stopnia, Artur Ramotowski, który wykona pierwszą część koncertu B-dur Fryderyka Graffego. Przy fortepianie pan Adam Januszkiewicz. Thank you.
uczennicy pani Moniki Zarzyckiej zdecydowało się współpracować w duecie dopiero miesiąc temu, a dzisiejszy występ jest pierwszym efektem tej współpracy. Przed nami Natalia Archacka i Magdalena Samordak w utworze Żart Oldricha Flossmana. Przy fortepianie pani Tatiana Baranowska. Thank you.
Skrocka kończyła łomżyńską szkołę, kończyła także pewien rozdział w historii klasy wiolonczeli prowadzonej przez panią Ewę Barczyk. W ciągu 2 lat szkołę ukończyło aż 5 wiolonczelistek i zrobiło się pusto. Na szczęście natura nie lubi próżni i pojawiają się już młodzi, utalentowani następcy. Absolwentki tymczasem, mimo iż w większości związały się z medycyną, nie odłożyły instrumentów i rozpoczęły współpracę z Orkiestrą Akademii Medycznej w Warszawie. Był okres, że aż 4 wiolonczele w tej orkiestrze pochodziły z Łomży. Weronika wybrała drogę muzyki. Zdała do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z najwyższą punktacją spośród wszystkich kandydatów i obecnie jest studentką wybitnego wiolonczelisty pana Andrzeja Bauera. Usłyszymy teraz wariację rokoko op. 33 Piotra Czajkowskiego przy fortepianie pani Tatiana Baranowska. Tradycją stały się coroczne koncerty kolęd wykonywane w łomżyńskiej kościele.
Kościoła oraz udział w międzynarodowym festiwalu kameralistyki Sacrum et Musicum. Aktualnie 70% chórów stanowią uczniowie, którzy swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczęli we wrześniu tego roku. Wysłuchamy dwóch utworów: The Gaelic Blessing Johna Raftera oraz nieformalny hymn naszego miasta Wysp Łomży z muzyką Romualda Rzeszyńskiego do słów Janusza Odrowąża. Przed Państwem chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży dyryguje pan Piotr Dąbrowski, a przy fortepianie pan Adam Januszkiewicz. Państwu piosenkę o wszędobylskich Łomżyniach.